Konkurs był adresowany do powiatu radomskiego i powiatów ościennych. Cała nazwa konkursu to Międzypowiatowy Konkurs Plastyczno-Rowerowy Zarażeni Rowerem, zainspirowani Malczewskim pod honorowym patronatem Muzeum imieniem Jacka Malczewskiego w Radomiu. Możemy nawet spojrzeć tu na nasz plakat i widzimy tam taką maskę na tym rowerzyście. No właśnie jest to inspiracja, że jednak ten konkurs odbył się w czasie pandemii, no i można było nawet zorganizować ten konkurs. Główne cele konkursu to było zachęcenie uczestników do jazdy rowerem. Wiadomo, pandemia spowodowała to, że dużo osób zostawało w domu, ten ruch fizyczny na świeżym powietrzu troszeczkę tak podupadł. No i ten konkurs, jego głównym celem było zachęcenie właśnie do jazdy rowerem, pokazania, jakie korzyści płyną z tej jazdy rowerem. Przy okazji zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, zainteresowanie twórczością Jacka Malczewskiego. No tu był problem, bo musieliśmy połączyć rower z malarstwem, no ale wykonane prace, na których jest rower farbami, bo to był jak gdyby główny punkt, żeby dołączyć do konkursu taką pracę, no udało się to pogodzić i jeszcze dołożyliśmy jeden cel, znajomość folkloru naszego tutaj regionu. Nie spodziewaliśmy się tak dużej liczby prac w czasie pandemii, po pierwsze, bo mamy ich 147.